Dzień dobry Państwu. Ja jestem tak gościnny, Jan Fior. Jestem tak gościnny, że chcę w ogóle bym najlepiej wyszedł stąd i od razu puścił Jacka na wizję, na audio, ale no muszę trochę pomarudzić. Proszę Państwa, dzień dobry. Jacek Safuta jest naszym rozmówcą. Trzeci odcinek sensacyjnej zmiany paradygmatu żywienia, w ogóle nie tylko żywienia, no w ogóle życia na planecie Ziemia, której chcą zgotować niedobry los, ale mamy nadzieję, że nie zgotują. Jak będziemy przygotowani, będziemy wiedzieć jak jeść, to też się przygotujemy. Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku będą odpowiedzi na pytania od Państwa. Sporo tych pytań było, są ciekawe, kontrowersyjne, więc dlatego postanowiliśmy ten odcinek poświęcić na pytania. Zanim co, to jeszcze króciutko parafialne, jak to się nazywa? Ogłoszenia parafialne. Proszę Państwa, przypominam, że pod adresem sklep.menger.pl możecie Państwo wejść i znaleźć książki dla swoich dzieci. Nie macie czasu na to, żeby dzieciom zorganizować edukację domową, no to chociaż kupcie im takie książki, żeby te książki ich przygotowywały do... Coś nam się obraz wrócił. Ale to zaraz sobie z tym poradzę. Właśnie o dzieci. Będziemy przynajmniej słychać, co tam, czy mnie widać, co może. Ale to poprawię, a ja będę mówił za ten czas, o właśnie. Proszę Państwa, więc wejdźcie na Akademię Młodych, na ten sklep, tam znajdziecie wszystkie pozycje i też trochę książek dla siebie. Naprawdę namawiam do czytania, bo jak ktoś nie ma szkół, że tak powiem, formalnych, a nawet teraz nie potrzeba mieć szkół formalnych, czytając dużo książek, stajemy się naprawdę mądrzy i odpowiedzialni i wiemy, jak sobie w życiu radzić. Proszę Państwa, drugie nasze ogłoszenie to jest od sponsora. Naszym głównym sponsorem poza Fundacją Instytut Karla Mengera jest Mennica Mazowia. To jest dealer metali szlachetnych, to się nazywa bulion. Metale szlachetne, które inwestujemy, nazywamy bulionem i oni są od bulionu. Złoto, srebro, platyna, wszystko co tam Państwo chcecie, możecie w Mennicy Mazowi dostać. Jeszcze są dobre ceny, jeszcze świat na razie zmierza na skraj wojny, ale jeszcze nie doszedł. Dobrze być zabezpieczonym. Nie straszę. Zobaczcie co się dzieje na Morze Czerwone, tam już Tajwan też blisko, Izrael. Bardzo, bardzo jest niebezpieczny. Co proszę Państwa, no to właściwie chyba wszystko. Aha, nie, jeszcze mam tutaj, przepraszam, tu sobie zapisałem jeszcze dwa takie. Mianowicie wydajemy książkę Thomasa Woodsa. Znaczy chcemy wydać książkę, wydamy ją, ale jak nam nie pomożecie, to po prostu będziemy źle o Was myśleć albo wprowadzimy opłaty za no tak, bo przecież to są koszty. To wszystko to są koszty i te koszty ktoś musi ponosić. Już spis się skończył, skończyły się dopłaty dla dziennikarzy, dla blogów i trzeba samemu sobie, znaczy razem ze słuchaczami. Więc książka Thomasa Woodsa to jest Diary of Psychosis, czyli Dziennik Psychozy. Jest to książka o kompromitacji służby zdrowia, światowej służby zdrowia, medycyny, farmacji, tych wszystkich wydziałów, które pretendują do tego, żeby nam służyć, żeby nas leczyć. Więc dlatego mamy Jacka. Jacek nam powie, jak żyć. Nie będziemy musieli na nich zwracać uwagę. Ale książkę przeczytajcie. To jest dziennik tego okresu 2020-2022. Już nic więcej nie będę mówił, bo tam trzeba byłoby wymienić nazwy, które by nas mogły wyłączyć potem ze słuchalności, z oglądalności. Proszę Państwa, jeszcze ostatnie króciutko. Tym, którzy się z Państwa rozglądają za planem B, a wiem, że tacy są, bo do mnie dzwonicie, polecam nieruchomości w Hiszpanii, gdzie rynek po prostu siada. Skorzystajcie z okazji, tam apartamenty wakacyjne na Costa Blanca czy na Costa Calida, to jest na tym wybrzeżu po naszej stronie, można kupić za ceny o połowę niższe niż u nas. Naprawdę, taniej niż w Siedlcach, czy w nie wiem, jakim tam, co tam może być. No, w jakimś innych miastach tak samo. Pile na przykład. O połowę taniej.
Proszę Państwa, więc wracamy do pana Jacka. Jacek nam, no Jacku, proszę bardzo, czytaj pytania i odpowiadaj. Dobrze, zaczynamy. Pierwsze pytanie, a to jeszcze spod pierwszego odcinka, bo reszta już jest spod drugiego, czyli ostatniego. Proszę zapytać pana Jacka, ile możemy cukru dziennie spożywać, aby było dla nas bezpiecznie? Nic. Ale to zależy od celu naszego, tak? Co chcemy uzyskać, bo jeżeli ograniczamy cukier, to chcemy być zdrowi, to jest takie najbardziej ogólne pojęcie. Natomiast jeżeli chcemy się wyleczyć z poważnej choroby i chcemy się przed tymi poważnymi chorobami uchronić, czyli robimy to w celach dobrej profilaktyki, najlepszej jak jest możliwa, to chodzi po prostu o to, żebyśmy byli w ketozie. Żeby pozostawać w ketozie, to zwykle, tak, to u większości ludzi wystarczy ograniczyć ten cukier, czyli inaczej mówiąc węglowodany netto, czyli te węglowodany, które się zamieniają w wątrobie w cukier, do 30 gramów dziennie. Ale są też osoby, które muszą to ograniczyć do 15. Są takie, które mogą jeść, tak jak ja na przykład, 50 gramów węglowodanów netto dziennie. Ja będę dalej w ketozie. Tak, ale to jest troszeczkę indywidualne, ale średnio 30 gramów. Natomiast jeżeli chcemy, tak jak już wcześniej wspomniałem, wyleczyć się z poważnej choroby, to jednym oczywiście z elementów terapii jest dieta ketogenna i wtedy trzeba mierzyć poziom ketonów. Na początku w moczu, potem w krwi. No ale to są takie już szczegóły. Myślę, że być może zrobimy któregoś dnia odcinek na temat diety ketogennej, a takiej prawdziwej, właściwej, leczniczej i profilaktycznej, a nie takiej, jak to w internecie się spotyka. Tam ludzie piszą o diecie keto, ale nie mają o tym zielonego pojęcia, mam takie wrażenie. Tak? Tam dominują jakieś keto desery. Przepraszam, żeby nie wiesz tak za bardzo nie o ludziach, bo jak ich tu nie ma. Powiedz, co to jest ketoza, powiedz, wytłumacz, co to jest ketoza, dlaczego w ketozie jest lepiej niż na przykład w narkozie. Nie wiem, czy nie lepiej zostawić to na specjalny odcinek temu tematowi poświęcony, bo to jest... Ale z grubsza tak powiedz. Duża rzecz. Z grubsza, dobrze. Z grubsza ketoza polega na tym, w ketozie jesteśmy wtedy, kiedy dominującym źródłem naszej energii w organizmie nie jest glukoza, tylko są ciała ketonowe. Czyli? Ciała ketonowe, są trzy rodzaje ciał ketonowych, to są tak skomplikowane też nazwy, to jest biochemia, ale to ich wymieniania nic nie da, bo i tak nikt nie będzie tego zapamiętywał. Chodzi o to, że my możemy sobie mierzyć, ile tych ciał ketonowych w naszej krwi jest i ile ich jest w naszym moczu. Bo jeżeli ich nie zużywamy do produkcji energii, to one są wydalane z moczem. Także myślę, że to jest najbardziej... Kiedy te ketozowe, to co jemy, żeby te ketonowe były, a nie cukrowe? To znowu, tak bardzo ogólnie mówiąc, mamy w wątrobie zapas glukozy. Mamy też zapas pewien w mięśniach i teraz mniej więcej po 3 dniach ten zapas, który jest w wątrobie, się kończy, po prostu się kończy, a my nie umieramy. No zresztą wiecie Państwo, że są ludzie, którzy głodują więcej niż 3 dni, tak? Nawet 30 dni się zdarza. Są też takie sytuacje, że gdzieś tam po prostu nie mają co jeść i głodują bardzo długo. No i jak to jest możliwe? Bo kiedyś lekarze mówili, że no bez glukozy to w ogóle mózg nam umiera, bo mózg musi mieć glukozę, bo inaczej nie funkcjonuje, a jednak nie umiera. Prawda? Po 3 dniach nie ma glukozy, a my żyjemy dalej. Jak to się dzieje? Ponieważ nasz organizm i konkretnie nasza wątroba w tym uczestniczy, zamienia tłuszcz, który mamy w organizmie, na glukozę. Znaczy... Na ketozę. Na ketony, na ciała ketonowe. Tłuszcz zamienia na ciała ketonowe i te ciała ketonowe w naszych mitochondriach, czyli takich elektrowniach komórkowych, pełnią tą rolę, którą przedtem pełniła glukoza. Tylko że produkcja energii z ciał ketonowych jest bardziej wydajna niż z glukozy, mniej jest odpadów metabolicznych, także w rzeczywistości na przykład mniej potrzeba w tym procesie tlenu do wytworzenia jakiejś tam jednej jednostki energii. W związku z tym mamy lepszą wydajność tlenową, jeżeli jesteśmy w ketozie, co przydać się może na przykład ludziom, którzy nurkują,
O, tak mogę powiedzieć jako przykład. Navy SEALs to taka znana formacja amerykańska sił specjalnych. I ci SEALs właśnie są na keto, właśnie po to, żeby mogli dłużej nurkować, bo część ich misji to są misje podwodne. I wprowadził im to ich lekarz. Ale nie udało się tego zrobić dla całej armii amerykańskiej. No, chociaż jest to... Oni przeszli na glukozę, bo teraz mają z mózgiem coś problemy. Oni są cały czas na glukozie, tak jak większość ludzi, bo w tej chwili cały świat praktycznie bazuje na węglowodanach. Węglowodany są podstawą piramidy żywieniowej. Niemal, no praktycznie w każdym kraju na świecie. To zresztą Państwo wiecie, znacie te piramidy żywieniowe z przychodni, wiecie, co tam jest u podstawy piramidy, tak? Tam jest chleb, tam są makarony, tak? Tam są tego typu rzeczy. W każdym razie owoce węglowodany. Tam są też warzywa i owoce, które też są węglowodanami tak naprawdę i wodą. Ale przejdźmy do kolejnego pytania. Już pod drugim odcinkiem. I to jest dosyć poważny temat, ale postanowiłem, że ponieważ jest to temat taki, który no coraz więcej ludzi na to choruje, a ja mam dużą wiedzę na ten temat i praktykę, więc powiem Państwu parę słów na ten temat. Co Pan może polecić na wyleczenie boreliozy i koinfekcji? I tak, w tym względzie... Gdybyście Państwo sobie przeszukali internet, to znajdziecie bardzo dużo różnych dziwnych rzeczy, które nie działają. Na przykład antybiotyki. Tak, to jest podstawa. Antybiotyk może zadziałać w przypadku boreliozy, ale tylko świeżej. W początkowej fazie. Tak, świeża borelioza wczesna, tuż po ukończeniu kleszcza, w pierwszych dniach, kiedy mamy ten rumień wędrujący, kiedy jeszcze te krętki borelii nie utworzyły biofilmów ani cyst. To są takie formy ich przetrwalnikowe. Biofilm to jest coś takiego, to jest kilkadziesiąt albo kilkaset warstw tych bakterii, jedna na drugich nałożone, w takim jakby żelu. I tam wewnątrz toczy się życie, to jest cały ekosystem. To jest jakby oddzielny organizm żywy. Często się mieści to właśnie w układzie nerwowym albo w naszych stawach, stąd różne odmiany boreliozy się biorą. W każdym razie taki biofilm się charakteryzuje tym, że antybiotyk już, jeżeli on już powstał, nie jest w stanie go zniszczyć. Właściwie nic nie jest w stanie go zniszczyć. Tak samo wlewy z askorbinianu nie są w stanie go zniszczyć. Wyciąć nie jesteśmy w stanie... Nie da się tego wyciąć, to nie jest organ, to nie jest wielkość makroskopowa, to absolutnie nie, tego nie widać gołym okiem. Są biofilmy bakteryjne w przyrodzie, które widać, ale to nie w tym przypadku, to jest głęboko w naszym organizmie i jest rozsiane po organizmie. Nie wiemy, gdzie one tak naprawdę są, ale mam na to pewne też sposoby. Także antybiotyk, tak jak już wspomnieliśmy, podsumowujemy na początku. Potem już nie, czyli w boreliozie przewlekłej, gdzie bolą stawy albo mamy objawy neurologiczne, to jest za mało. Albo trzeba ten antybiotyk skojarzyć z takim elementem terapii, która nam te biofilmy uszkodzi, ale też cysty trzeba uszkodzić. Czyli tak, żeby ten antybiotyk mógł wniknąć do wnętrza tego biofilmu. I zanim do tych elementów terapii dojdę, to jeszcze wspomnę, bo to na pewno się Państwo z tym spotkacie, jest taki protokół Buchnera, czy się, nie wiem, czy ja to prawidłowo wymawiam, ale to są zioła. Zestaw, może Buchnera, jest to zestaw ziół, który bierze się od 8 do 12 miesięcy. Problem w tym jest taki, że nie jest to za bardzo potwierdzone naukowo, że to w ogóle działa. No ale nie byłoby z tym problemu, gdyby naprawdę działało. Być może na niektórych działa. Moje doświadczenia są takie, że pacjenci, których poznałem, nie wytrzymali takiego odcinka czasu, gdyż po miesiącu, dwóch mieli tak duże problemy jelitowe, no, nieustanne biegunki po prostu. To są bardzo silne zioła, które, jak już wspominałem w odcinkach poprzednich, o żywności pochodzenia roślinnego. Zioła też są pochodzenia roślinnego, tak? To są rośliny. I w dodatku to są rośliny lecznicze, czyli
de facto są to rośliny toksyczne, ale w odpowiedniej dawce leczą, tylko że nasz organizm się broni przed tym, chce się tego pozbyć, stąd te biegunki, a dawki w tym protokole są dosyć duże. Nie wiem, czy wszyscy tego nie tolerują, ale te osoby, które poznałem, nie tolerują tych ziół na dłuższą metę niż 2 miesiące. Czyli nie mogę powiedzieć, że na pewno ten protokół nie działa, ale nie mogę też powiedzieć, że on działa. Dla mnie jest po prostu zbyt uciążliwy i nie spotkałem osoby, która by wytrwała te 8 miesięcy czy rok czasu. Ale to nie znaczy, że my nie mamy żadnych narzędzi. Jest to choroba niezwykle trudna do wyleczenia. Właśnie z tego powodu, że te bakterie nie tylko tworzą formy obronne, ale one też blokują gorączkowanie u pacjenta. I tu jest klucz do rozwiązania tej zagadki leczenia boreliozy. No i koinfekcji oczywiście przy okazji też. Robi się to w ten sposób, że najpierw przez pewien czas łyka się enzymy trawienne, ale specjalnie dobrane. Jednym z lepszych takich preparatów, ja go nie reklamuję, po prostu wiem z doświadczenia, że on jest jednym z lepszych, nie mam z tego żadnych pieniędzy, nazywa się to Kirkman Biofilm Defense albo Biofilm Defense, jak kto woli. Jest to dosyć droga rzecz, ale to jest kombinacja takich enzymów, które potrafią rozpuścić wszystkie elementy składowe biofilmu. Ale sam ten enzym nie wystarczy, ponieważ są jeszcze cysty, a nawet jak uszkodzimy ten biofilm, go rozbijemy, to te bakterie i tak wszystkie trzeba zabić. No znowu widzę, że mnie nie widać, tylko słychać. No chyba to tak będzie cały czas. Nie wiem. To jest jakaś kamera. Czy ja będę umiał coś na to poradzić? Tak, bo mam eksperymentalny sprzęt i wideo i zobaczymy. A myślę, że za chwilę wrócę na wizję. Na wizję, tak. Ja będę cię zastępował na razie. Tak? No. Ale w jakim zakresie? No, o, chyba. Jako, że niby ktoś mówi, nie? Że to nie... Chyba jest. Aha, będziesz mówił na jakiś temat. Okej, jestem, dobra, jestem. Czyli tak, co w takim razie jest tym elementem terapii, który jest w stanie przełamać te bariery ochronne krętów? No, nie, jeszcze nie dobić, tylko przełamać bariery ochronne, zniszczyć, czyli te biofilmy i cysty. Tym elementem jest tak zwana hipertermia, hipertermia całego ciała, nie miejscowa. Polega to na tym, że na takim specjalnym łóżku, które jest ogrzewane lampami, jesteśmy poddawani ogrzaniu do takiej temperatury, że rektalnie mierzymy to, dochodzimy do 41,6 stopnia Celsjusza. No to Hiszpania, to co ogłaszałem. No, spokojnie. Jesteśmy blisko granicy, tak, ścinania się białek. No w Hiszpanii nie osiągniemy tej temperatury, bo ponieważ mamy bardzo dobre chłodzenie ciała, tam się będziemy pocić. W saunie też nie osiągniemy tej temperatury, to nie ma się co łudzić, chyba że to miał być żart. W każdym razie ta hipertermia działa na formy obronne, ale podczas tej hipertermii powinno się jeszcze podawać wlewy z askorbinianu sodu i antybiotyk dożylnie, który się nazywa cyklosporyna trzeciej generacji. Ja nie jestem zwolennikiem antybiotyków, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale są takie przypadki szczególne, kiedy warto to zastosować. Są lekarze, którzy znają się na tym i tak leczą tą chorobę i robią to skutecznie. Takim lekarzem jest znana wielu Polakom, bo to jest pani doktor polskiego pochodzenia, a właściwie Polka mieszkająca w Niemczech, praktykująca w Niemczech, pani doktor Bożena Kilarski. Jak? Bożena Kilarski. Ona będzie 2 marca na konferencji Pełnia Zdrowia bez leków w Katowicach, także gdyby ktoś chciał z nią na ten temat porozmawiać, bo jest praktykiem po prostu wieloletnim i ona może tych informacji Państwu udzielić, konkretnie jak to się wszystko robi i można u niej też taką terapię przejść, ale też tego nie reklamuję, bo nie mam z tego żadnych profitów, po prostu wiem, że ona to robi dobrze.
bo hipertermia całego ciała w Polsce robi wiele ośrodków. Ja 4 takie ośrodki poznałem, ale wszystkie robią to źle. Być może w przypadku choroby nowotworowej, bo też się to stosuje, głównie w przypadku choroby nowotworowej, podwyższa się temperatura ciała, czyli gorączka się powoduje. Polskie ośrodki robią to przez godzinę do półtorej godziny, czyli uzyskają tak naprawdę 38,5 stopnia, może 39 w najlepszym przypadku, ale nie 41,6, bo to wymaga grzania przez 4 godziny, a nawet i 8 godzin, jak czasami jak trzeba, zależy od konkretnego przypadku. Myślę, że tego Państwo nie znaliście, nie wiecie, mało kto w ogóle o tym wie. To wcale nie znaczy, że w Niemcy to robią lepiej. W Niemczech też mało który ośrodek robi to dobrze. Co jeszcze? Jest jakaś inna terapia na tego kleszcza? Nie ma. Nie ma żadnej innej skutecznej terapii. Wszystko poza tym, z tego co ja organizm wiem... Organizm sam nie zwalczy? Nie zwalczy. Nie zwalczy dlaczego? Ponieważ tak jak powiedziałem, organizm nie gorączkuje. Ta bakteria powoduje, że nasz układ odpornościowy wyłącza gorączkowanie. No i formy obronne, tak? Biofilmy, cysty, wracamy cały czas. Są jeszcze inne formy obronne tej bakterii. Więc nie mamy szans innych. Musimy podnieść temperaturę, rozbić formy obronne i zadziałać wtedy antybiotykiem, ewentualnie jakimiś innymi preparatami. Jest trochę badań na ten temat, które proponują inne sposoby, ale powiedziałbym, że to są sposoby wspomagające, a nie główne, które mogłyby tą chorobę wyleczyć. I tutaj Państwu podam, sobie przygotowałem wypis. I co jest ciekawe, te badania są zrobione w ramach weterynarii. Na ludziach tego nikt nie badał. Chociaż jest to zupełnie dla ludzi nieszkodliwe, więc można by to spokojnie przebadać. I tak samo to zadziała na ludzi, jak i na zwierzęta. W każdym razie są takie dwa preparaty. Jednym jest Ajoen pozyskiwany z czarnego czosnku. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest czarny czosnek. Może nie wszyscy. To jest czosnek sfermentowany. Można go używać jako przyprawy, ale to może być za mała ilość, żeby coś tam poradzić sobie z jakimiś krętkami borelii czy koinfekcjami. Więc raczej są to ekstrakty z czarnego czosnku, ale sam czarny czosnek polecam, bo ktoś mi tu zaraz pytał, ja do tego pytania za chwilę dojdę, czy jeść czosnek, czy dlaczego nie jeść czosnku? Oczywiście, że jeść czosnek, szczególnie kiedy jest taka potrzeba i kiedy mamy na to ochotę, kiedy nasz organizm nam mówi, że trzeba go jeść, to jak najbardziej, ale czarny czosnek też ma smak słodko-kwaśny. Nie wszystkim smakuje, ale ponieważ większość ludzi to są cukrocholicy, więc na pewno taki czosnek będzie im lepiej smakował niż taki normalny, niesfermentowany. A po prostu to jest przyprawa. Kolejną taką substancją, która wspomaga leczenie boreliozy, ale sama w sobie nie leczy, jest to zbadane rzeczywiście naukowo, to jest laktoferyna. Laktoferyna też występuje albo w postaci kapsułkowanej, czy takiego ekstraktu, albo to Państwo na pewno znacie taki preparat Colostrum, ale w polskiej produkcji Colostrigen jest bardzo dobry, sprawdzony. I jednym jednym z czynników składowych tego preparatu jest właśnie laktoferyna. A co to jest kolostrum? To jest siara, czyli to pierwsze mleko. Czy cielęce, czy ludzkie, zawsze się to nazywa siara. Siara zawiera ogromną ilość przeciwciał, więc nie tylko samą laktoferynę, ale też zawiera kazeinę, więc trzeba uważać z tym. To nie jest cukierek, który można by zjeść codziennie, chociaż ja odradzam jedzenie cukierków, ale no tak w cudzysłowie, tak, taki przysłowiowy cukierek. Nie jest to nieszkodliwy całkowicie produkt, dlatego że i czy niemowlęta, czy cielaki, takie mleko, tą pierwszą siarę dostają tak naprawdę tylko przez pierwsze 3 dni. Potem ilość tej siary w mleku spada do zera. Ono staje się zwykłym mlekiem po prostu. Zwykłe mleko matki tak się też zmienia? Tak, tak. Ono jest siarą
pierwszych godzinach najbardziej od porodu. Potem już ta spada, aż w trzeci dzień praktycznie tam już nie ma nic. Dlatego, żeby taki preparat uzyskać i potem go trzeba liofilizować, jeszcze sproszkować, to trzeba je pobrać, tą siarę, w ciągu pierwszych 2 godzin od porodu. Więc nie jest to proste, nie jest to tanie. Dlatego ten preparat ma swoją cenę. On nie tylko tutaj działa na biofilmy, ale też ogólnie wzmacnia odporność, jeżeli ktoś ma z tym problemy. Można to też dzieciom podawać, szczególnie jeżeli poród odbył się nie drogą naturalną, tylko przez cesarskie cięcie na przykład. No to oprócz tego, że powinno się wtedy pobrać śluz z dróg rodnych i to dziecko tym śluzem wymazać, co wiele położnych i lekarzy już wie, ale nie wszyscy na pewno, to jeszcze warto takiemu dziecku podać, szczególnie jeżeli matka nie ma swojego mleka, nie ma mamki zastępczej, no to wtedy można bazować na jakimś mleku kozim, powiedzmy. Na pewno nie takie mleka sklepowe, jakieś tak zwane pierwsze mleka zastępcze, to jest... Przeczytajcie Państwo sobie skład tam na opakowaniu, to od razu się odechciewa. Tam jest więcej toksyn na ogół niż w produktach dla ludzi dorosłych. W każdym razie, jeżeli używam jakiegoś innego mleka, nie jest to mleko matki, nie jest to pierwsze mleko, no to wtedy pozostaje nam właśnie stosować ten preparat, czyli to kolostrum zawierające laktoferynę. To może tą boreliozą już byśmy zakończyli, bo to nie jest taka choroba bardzo popularna, chociaż zakażenia ostatnio są... bardzo popularna, tak. Dlaczego jest taka popularna? No, dlatego, że prawdopodobnie, być może to jest tylko teoria spiskowa, ale jednak jest trochę dokumentów na ten temat, jest bardzo dużo zbiegów okoliczności w tym względzie. Mianowicie, Państwo może wiecie, że ta bakteria się nazywa Borrelia burgdorferi, a Burgdorfer to był taki naukowiec, który tą bakterię badał kilkadziesiąt już lat temu i chyba dalej się tym zajmuje. W jednym z amerykańskich laboratoriów obronnych, czyli w takim laboratorium, gdzie produkuje się broń biologiczną. No i akurat w pobliżu tego laboratorium stwierdzono pierwsze przypadki tej boreliozy, bo borelioza nie jest niczym nowym całkowicie, tak, ona była. Ale myślę, że większość z Państwa, ja też nie słyszałem w dzieciństwie, żeby ktoś chorował na jakąś boreliozę. Chociaż kleszcze były, tego typu bakterie były, ale nie takie. Więc prawdopodobnie są to bakterie w jakiś sposób zmodyfikowane do celów wojskowych i być może się wydostały z laboratorium, choć jest to mało prawdopodobne, bo tam są wysokie standardy bezpieczeństwa. Być może zostały celowo wypuszczone, ponieważ na tym świecie bardzo dużo do powiedzenia mają ludzie, których nazywamy eugenikami, którzy uważają, że ludzi na świecie jest o wiele za dużo, że powinno nas być o 1,5 miliarda mniej, a niektórzy nawet uważają, że miliard by wystarczył. Prawda, znamy takich ludzi, nie będę tu wymieniał nazwisk, wszyscy wiedzą, ci, którzy ratują świat najbardziej, ci miliarderzy, oni uważają, że nas jest za dużo i w związku z tym albo trzeba naszą płodność zatrzymać, albo trzeba część z nas po prostu zlikwidować. Najlepiej tych, którzy im się z jakichś względów nie podobają, bo opowiadają jakieś głupoty na YouTubie na przykład, tak jak tutaj Janek i ja. Tak, są nieprawomyślni. Ale dobra, myślę, że przechodzimy do dalszych pytań. O właśnie, dlaczego czosnku nie jeść? Nie jeść. Ponoć to naturalny antybiotyk, a jeśli można, to w jakiej najlepiej postaci? I czym przyprawić mięso? No cóż, ja nie powiedziałem, żeby czosnku nie jeść, wręcz przeciwnie. Powiedziałem, do tego będę wracał wielokrotnie, bo może to się jakoś utrwali. W zeszłym odcinku mówiłem o kilku zaledwie toksynach występujących w roślinach, w żywności pochodzenia roślinnego, ale też zaznaczałem, że mimo tego rośliny trzeba jeść, nie tylko można, tylko trzeba wiedzieć jakie, które ich części, w jakiej ilości, o której porze roku i po co one dają, bo rośliny są
taką żywnością trochę zastępczą, to jest tak naprawdę żywność gorszego rodzaju niż pochodzenia zwierzęcego, do tego jeszcze dojdziemy. Dlaczego tak jest, to wszystko wytłumaczę, bo to nie tylko jest kwestia toksyn, tak, chociażby białek, białka roślinne są inne, mają inny skład aminokwasów z białka roślinnego, na przykład z fasoli. Nie da się zbudować po rozkładzie go na aminokwasy, nie da się z tych aminokwasów, które nam zostaną, zbudować białka ludzkiego. Po prostu to jest niemożliwe, jest za mało. Więc jakąś ilość mięsa do tego trzeba jednak dołożyć. Ale do tego dojdziemy, mam nadzieję, jak będziemy omawiać mięso i może nie tyle mięso, żywność pochodzenia zwierzęcego, bo to nie jest tylko mięso, tak? Tam jest jeszcze nabiał, są jajka. I teraz tak, więc wracam do czosnku tego, o które było pytanie. Więc jeść, ale nie objadać się nim, bo znam takie osoby, które potrafią tego czosnku zjadać po kilka główek dziennie, bo uważają, że to jest samo zdrowie. Nie jest tak. To ile to można? Ile tak można? Do smaku trzeba przyprawiać czosnkiem, do smaku. Mięso na przykład można przyprawiać czosnkiem jak najbardziej. Można też przyprawiać, bo tutaj ktoś pyta właśnie, tu widzę w pytaniu, czym przyprawić mięso? No, solą, pieprzem, czym pan czy pani sobie życzy? Dlatego, że przyprawiamy niewielką ilością jakiejś rośliny. To przyprawa to nie jest nasza żywność, tak? Tylko do smaku coś dodajemy. Więc te toksyny, które są na przykład w papryce czerwonej, w takiej ilości nam nie zaszkodzą. Ale o tym też wspominałem w poprzednim odcinku, że nasz organizm nam podpowiada pewne rzeczy. Ja na przykład mam takie okresy, że bardzo mi smakuje ostra papryka, bo prawdopodobnie mam jakiś przerost pasożytów, z którymi sobie mój układ odpornościowy nie radzi. W związku z tym muszę jeść takie ostre. Ale potem mi ta ochota przechodzi, czyli temat jest załatwiony, prawda? Dobrze, myślę, że to wystarczy. To można zjeść pasożyty właśnie takim chili, kurkumą. Można, ale to jest... Nieopłacalne. Tego nie wymyślimy sami. Tutaj naprawdę trzeba, jak już człowiek się uwolni od uzależnień, szczególnie od cukru, nabiału, od pieczywa, czyli od produktów zbożowych, to można śmiało słuchać swojego organizmu, bo ten organizm nam podpowiada cudowne rzeczy. Przepraszam, powiedziałeś nabiał, ale nabiał to jest pochodzenia zwierzęcego. Tak, też, tak, zwierzęcego. Tak, ale co nie znaczy, że jest wskazany, że jest zdrowy. Ale to do tego jeszcze dojdziemy, tak? Bo za chwilę znowu będą pytania o nabiał. Zaczekajcie Państwo, nie pytajcie mnie jeszcze o nabiał. Zrobimy na ten temat odcinek. Powiem, dlaczego z nabiałem trzeba uważać i co takiego może być złego w tym nabiale. Proponuję, żebyśmy przeszli dalej, czyli co z produktami pszczelimi? Miód, pyłek pszczeli, propolis. Nie jestem specem od takich produktów. Ale nie sądzę, żeby to mogło komukolwiek zaszkodzić, bo to są niewielkie ilości, to są dosyć drogie rzeczy, nikt się tym nie objada. Być może te produkty objawowo na coś działają, być może w czymś pomagają. Na pewno niczego nie leczą, w sensie same w sobie. Być może są substancjami, tak jak wiele roślin czy ziół, wspomagającymi leczenie. Ale nie leczy żaden pyłek pszczeli, żadne zioło, leczy nasz organizm. A my mamy mu tylko pomagać i nie przeszkadzać. Jeżeli damy mu za dużo jakichś substancji, które są toksyczne, no to będziemy mu przeszkadzać, bo będzie się musiał skupić na wyrzucaniu toksyn. Dobrze, ale proszę i jeszcze, co ważne, to o czym ja powtarzam i będę jeszcze dzisiaj pewnie kilkakrotnie powtarzał, że żaden tam pyłek pszczeli czy nic takiego nie działa na przyczyny choroby. Jeżeli chcemy się wyleczyć z poważnej choroby, jeżeli chcemy stosować profilaktykę, która będzie skuteczna, żebyśmy nigdy nie chorowali na choroby przewlekłe, to musimy działać na wszystkie przyczyny tych chorób, a nie na jakiś objaw, prawda? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe i to będzie dotyczyło w zasadzie całej żywności roślinnej. To jedziemy dalej, proponuję. I co my tutaj mamy? Od wczoraj zacząłem pić zalecaną ilość wody, czyli około 2,5 litra i dzisiaj czuję ból w dole pleców i zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest ból od nerek.
Przez całe życie piłem bardzo mało wody, może max litr dziennie. Czy nie obciążyłem za bardzo nerek? Czy powinienem nadal pić tak dużą ilość wody, czy zwiększać powoli? No, proszę pana, bo to chyba pan zadał pytanie jakieś. Ja nigdzie nie zalecam 2,5 litra wody. Są takie zalecenia rządu amerykańskiego czy brytyjskiego, żeby pić, niezależnie od tego, czy kobieta, czy mężczyzna, czy waży 50 kg, czy 150, ma pić 2 litry wody dziennie, czyli 8 szklanek. To oczywiście jest nonsens. To nie ma żadnego sensu. No, ktoś, kto waży dwa razy więcej od innego, będzie potrzebował tej wody dwa razy więcej po prostu. Ja w mojej książce Mit chorób nieuleczalnych napisałem, w jaki sposób należy się nawadniać, jaką wodą, jak należy ją filtrować, o ile ona jest zanieczyszczona i ile my jej potrzebujemy. I w nasze zapotrzebowanie wliczamy nie tylko tą wodę, którą wypijamy, i inne napoje, niektóre niestety odwadniające, tak jak kawa i herbata, i to trzeba brać pod uwagę też w tym bilansie, ale też w żywności. Żywność zawiera ogromną ilość wody. Mięso, warzywa, no często do 80% wody. Niektóre warzywa nawet do 95% zawierają wody. Więc to też w tym bilansie, ja tam w książce wyjaśniam, w jaki sposób do tego podejść, jak to liczyć, jak sobie ustalić taką właściwą dla nas dawkę. Medycyna zresztą też to już ustaliła dosyć dawno, bo niektórzy z Państwa wiedzą, jeżeli byliście w szpitalu na żywieniu pozajelitowym tak zwanym, czyli skroplówki, no to mieliście tam ustalone 35 ml na kilogram masy ciała. No i koniec, kropka, tak? Do tego elektrolity, ewentualnie dostawaliście tam glukozę i inne rzeczy czasami. Ten temat zamykam. Może będzie możliwość, to wrócimy, a jeżeli ktoś bardzo chce, no to odsyłam do książki Mit chorób nieuleczalnych. I teraz tak. Następne pytanie. Skupia się pan bardzo mocno na wadach roślin i substancjach antyodżywczych w nich zgromadzonych, ale oprócz tego zawierają one witaminy i minerały. Czy nie jest tak, że jedząc różnorodnie, czyli mięso plus różne rośliny, to te substancje pozytywnie niejako eliminują negatywne? Ja się skupiam na toksynach. Nie dlatego, tak jak już powiedziałem dzisiaj nawet, żeby roślin w ogóle nie jeść, tylko dlatego, że ten cały mainstream, te mass media mówią wyłącznie o tych witaminach i minerałach, których w roślinach jest bardzo mało w porównaniu z produktami zwierzęcymi, w porównaniu z jajkami. Bardzo mało jest witamin i minerałów. I co, nie chodzi o to, popatrzcie Państwo, oni to podają w 100 gramach, czyli na przykład witaminy jakieś tam B6 jest w jakiejś tam roślinie powiedzmy 3 mg na 100 gramów, tylko zastanówcie się, czy wyjecie codziennie 100 gramów tej rośliny. Jak posumujecie wszystko, czy wy macie tyle tej witaminy, ile potrzebujecie. Ja w swojej książce opisałem wszystkie składniki, których każdy człowiek potrzebuje, zarówno minerały, jak i witaminy, ewentualnie jeszcze inne składniki odżywcze. I teraz skąd? Opisałem źródła tych. Jeżeli nie mamy tego w żywności, to musimy to suplementować, ale nie tylko wtedy, kiedy mamy niedoborową żywność, bo nawet jeżeli mamy już dobrą żywność, ale chorujemy poważnie, to my mamy większe zużycie składników zarówno mineralnych, jak i witamin. Wtedy musimy się suplementować, przynajmniej przez jakiś czas. Tak? Ale to suplementacja jest oddzielny rozdział. Tego dzisiaj nie poruszam, nie wiem, co tam jeszcze jest, a i dalej, bo to jeszcze w tym temacie. Słuchając pana, wnioskuję, że należy całkowicie usunąć z diety pieczywo, ryże, kaszę i mocno ograniczyć rośliny, a przecież ludzie urodzeni przed wojną lub chwilę po w większości jedli same warzywa i owoce i znaczna z nich przeżyła niemal 100 lat. Moi dziadkowie opowiadali mi, że jak byli mali, była bieda i jedyne co jedli to chleb z cukrem i smalcem. Mięso było tylko od święta albo jak ktoś był chory. Dziś mają w okolicach 80 i nie chorują na cukrzycę. No cóż, ja znam wielu, którzy chorowali w tych czasach, bo też miałem dziadków. Mam jeszcze ciocię, która ma 90 lat. Mój ojciec ma 87, więc też nie jest młodzikiem. I też przeżył wojnę, ale jako dziecko.
I wiem, czym się żywił po wojnie, bo takie opowieści słyszałem. Więc nie do końca jest to prawda. Być może takie osoby były, ale to na pewno nie było powszechne. I co na ten temat mogę powiedzieć? No na pewno wiele osób z tych starszych, które przeżyły wojnę, tak się odżywiało, to chorowało i choruje. I wiele osób też umarło. Mój dziadek na przykład umarł w wieku 60 lat na zawał serca. Ale czy z jakiego powodu? Proszę się zastanowić, bo ja oczywiście wiem z jakiego powodu, ja to też w książce tego dowodzę, przywołuję liczne badania na ten temat. A powodem są właśnie produkty pochodzenia roślin, zboża, głównie zboża, cukier oczywiście też, ale no cukier też jest pochodzenia roślinnego, tak? Mamy cukier z trzciny albo z buraków cukrowych w Polsce przeważnie. Wiele rodzajów cukru zresztą. Ale głównie produkty zbożowe i ziemniaki. To jest skrobia, czyli to, co nam się zamienia na cukier już w naszej wątrobie. Dobrze, ale to nie tylko to. Co do tych ludzi. Zresztą jeszcze zanim przejdę dalej do przyczyn, do tego, jak to rzeczywiście było w czasie wojny i po wojnie, bo to jest ważna sprawa, żeby tutaj tego nie mogę tak zostawić, bo to jest rzeczywiście całkowicie błędne pojęcie na ten temat. To przede wszystkim jest często tak, dotyczy to i państwa, i mnie też może, to kiedyś mnie to dotyczyło, teraz w zasadzie nie, że mamy pewne dolegliwości, które nam tutaj się kumulują z wiekiem. My się do nich przyzwyczajamy. Coś nas gdzieś tam spędzi, coś nam lekko boli. Może jakiś łupież, może jakieś chrząkaniem, tak, różne rzeczy się dzieją, mniej lub bardziej poważne. Ale my sobie też tłumaczymy często, że z wiekiem, no to wiadomo, że coś nam może dolegać, ale my jesteśmy zdrowi, tak, niby nam coś dolega. Budzimy się rano, pani czy pan się budzi rano, zmęczony. Czy to jest, czy możecie się uważać za zdrowych ludzi? Nie. Rano, kiedy jesteśmy wyspani, wypoczęci, powinniśmy być w skowronkach, powinniśmy być super wypoczęci, w świetnej formie. Szczególnie, że nasza wątroba chwilę wcześniej wpompowała w nasz obieg krwi dużą ilość glukozy. Prawda? Więc no po to, żebyśmy mogli sprawnie z tego łóżka wstać. Więc jeżeli my jesteśmy zmęczeni, to nie jesteśmy zdrowi. Więc część z Państwa może już nie pamięta takiego czasu w życiu, kiedy byliście rano wypoczęci i pełni sił. A dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że się nieodpowiednio odżywiacie, ale oczywiście mogą być też jeszcze dodatkowo inne przyczyny, ale to jest przyczyna najważniejsza. Teraz przechodzę dalej, ale wciąż w ramach tego samego pytania sobie to wynotowałem. Więc te osoby, te starsze, wtedy żyjące, w czasie wojny, po wojnie, więc to są ludzie, którzy w swoim dzieciństwie przede wszystkim nie otrzymali tak wielu toksyn. Ta żywność była zupełnie inna. Owszem, było dużo roślin, były zboża, ale to wszystko, tam nie było tej całej chemii syntetycznej, tych toksyn syntetycznych. Oprócz tych roślinnych, które my teraz mamy i oni mieli, to my jeszcze mamy dużo więcej. Oni nie mieli tych zastrzyków w ramie. Ja tu trochę muszę grypsować, tak, bo nie mogę powiedzieć, jak to się nazywa, te zastrzyki w ramie, które dostawaliśmy jako dzieci. Szczypawki. W czasie tej planty. No, niech to tak będzie, ok, niech to będzie, że coś nas tam szczypie. Ale w tamtym czasie ich było, albo nie było wcale, albo było kilka, albo były dobrowolne. Różnie to wyglądało. A tam toksyną podstawową była rtęć, związki rtęci i to Państwo wierzcie mi, że ogromne ilości, bo ja to opisałem w książce, wyliczyłem to dosłownie. Teraz mamy za to związki aluminium, które są niezwykle toksyczne, ale tego tematu nie ruszam, bo jak to ruszę, to zdejmą ten kanał, Jankowi zamkną i w ogóle Państwo, nie będę się mógł z Państwem dzielić wiedzą w ogóle. Co jeszcze z tymi ludźmi żyjącymi w tamtym czasie, w czasie wojny, po wojnie? Otóż przede wszystkim, jeszcze co ważne, nie było takiej dostępności lekarzy jak teraz i medycyny akademickiej, tak? Czy tak łatwo było się wtedy do szpitala dostać jak teraz? Teraz z byle czym się leci do szpitala albo do izby przyjęć, prawda? Wtedy nie było tak. Wtedy lekarzy było mało,
wtedy do lekarza to było drogo, trzeba było płacić, a medycyna akademicka zajmuje trzecie miejsce na świecie wśród chorób. No, jak ktoś powie, wśród chorób, tak, medycyna nie jest chorobą, ale jednak z badań amerykańskich nie tylko wynika, że zaraz za chorobami sercowo-naczyniowymi i nowotworami medycyna jest trzecią przyczyną chorób i śmierci na świecie. Czyli ja to zresztą w książce omawiam, te wszystkie długotrwałe strajki lekarzy, które na świecie się zdarzyły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, długotrwałe, czyli trwające miesiąc, dwa miesiące i dłużej, jak wtedy się okazało, jak ilość zgonów gwałtownie spadła w tym czasie, w szokujący wręcz sposób. I to są dane z zakładów pogrzebowych. Możecie Państwo wierzyć lub nie, ale lekarze o tym niektórzy wiedzą i się z tym zgadzają, ale tłumaczą to sobie tak, że no, w czasie różnych zabiegów, normalnie w szpitalach wykonywanych, zdarzają się błędy, są nieudane operacje, ludzie umierają, tak? A jak nie ma tych operacji, to nie umierają. To po co te operacje? To w takim razie bilans jest ujemny, prawda? Ale dobra, zostawmy ten temat. O co chodzi jeszcze z tą wojną i z tymi ludźmi w takim wieku, którzy przeżyli wojnę i zaraz po wojnie byli już wtedy, powiedzmy, dorośli albo byli dziećmi? Otóż oni mieli o wiele większą ekspozycję na światło słoneczne. Większość z nich to byli ludzie żyjący na wsi, bo wtedy więcej ludzi żyło na wsi niż w miastach, a więc mieli też kontakt z glebą, z próchnicą, z tymi mikroorganizmami. Ich układ odpornościowy o wiele lepiej funkcjonował dzięki temu, bo to właśnie te bakterie, a w szczególności przetrwalniki bakterii obecne w glebie, które docierają nienaruszone, one potrafią przez kwas żołądkowy się przebić, znaczy nie przebić, no potrafią przetrwać kąpiel w kwasie żołądkowym, w tym kwasie solnym, i trafi do jelita grubego. I dopiero tam się rozmnażają. Także to jest prawdziwy probiotyk, tak na marginesie, ale do tego tematu może też jeszcze będzie okazja wrócić, do Państwu opowiem. Najlepiej przy okazji zakwaszenia żołądka. A więc ekspozycja na słońce, ekspozycja na ziemię próchniczą. Niektórzy mówią, że to jest brud. Nie jest żaden brud. Tak? Brud to jest w zakładzie przemysłowym. Tak? Olej to jest jakiś, czy farba to jest brud. Ale nie próchnica zdrowa, czysta chemicznie ziemia. Co jeszcze dla tych ludzi było zdrowe? Dlaczego oni żyli w miarę długo? To nie znaczy, że oni dożywali 100 lat. To jest nonsens. To pojedyncze przypadki zaledwie. Otóż oni też co nieco głodowali w życiu, czyli oni nie jedli tak jak my teraz, współcześni ludzie na Zachodzie, że jemy codziennie po 2-3 posiłki, przeważnie 3 posiłki, a jeszcze przykąszamy, czyli mamy tych posiłków 5, dietetycy zalecają 5. A niektórzy oprócz tego jeszcze przekąski mają 5-10 przekąsek dziennie, także w zasadzie mają jeden posiłek dziennie, ale przez cały dzień. To jest fatalne w skutkach. Jeżeli tak się nie robi, to już się dużo życia zyskuje. To jest jedna rzecz. Ci ludzie też często to byli ludzie poważnie traktujący swoją wiarę, w związku z tym w tamtym czasie stosowali posty piątkowe. Czy kto z Państwa, no jak ktoś jest wierzący, tak? Czy kto z Państwa stosuje, ale tak na poważnie, post piątkowy? Ja nie mówię o tym, że zastępuje mięso rybą, tylko naprawdę niczego nie je, tylko pije wodę w piątek. Polecam. Co się wtedy dzieje, jeżeli ktoś już ma oczywiście tą elastyczność metaboliczną, o której jeszcze będę być może mówił, jak zrobimy odcinek o ketozie. Jak ktoś jest elastyczny metabolicznie, to wystarczy, żeby wszedł w stan ketozy, a przynajmniej jeżeli nie wejdzie w stan ketozy, to dzieją się kapitalne rzeczy w organizmie, bo powiedzmy od czwartku wieczora, kiedy jesteśmy po kolacji, do soboty rana, kiedy jemy śniadanie, czyli przez no, ładnych 30 parę godzin mamy już opróżniony żołądek jelita i nasz organizm dostaje bardzo jasny sygnał. Czas jedzenia się skończył. Co wtedy? Wtedy organizm nie umiera oczywiście, w każdym razie nie tak szybko. Oprócz tego, że potrafi energię wytworzyć z tłuszczu, produkując ciała ketonowe, to jeszcze potrafi odzyskiwać składniki odżywcze, ponieważ w tym czasie organizm
rozkłada, niszczy albo części, albo całe komórki, które są uszkodzone, które są chore. W ten sposób następuje regeneracja, bo to Państwo musicie też wiedzieć, że każdy organ ma określoną ilość komórek. Jeżeli ta liczba komórek nie może się zwiększyć, chyba że to jest nowotwór, tak? A nowotwór GUS nowotworowy jest patologią. Normalny organ, taki jak na przykład wątroba, ma określoną ilość komórek. Jeżeli mamy część komórek uszkodzonych, to żeby te komórki sąsiednie do tych uszkodzonych mogły się podzielić, to te uszkodzone muszą zostać zlikwidowane, muszą zostać usunięte. A to się dzieje tylko wtedy, kiedy jest czas tej głodówki. Czyli nie jemy co najmniej 16 godzin. Czyli jeżeli byście Państwo na przykład zjedli ostatni posiłek do godziny 18, a zaczniecie śniadanie dopiero po 10, to już macie te 18 godzin. I to jest takie 16. okienko, gdzie pod koniec tego okienka, tak już bliżej tego śniadania, bo to nie od razu się dzieje, tak musimy najpierw wszystko wyrzucić z układu trawiennego. Nasz organizm musi zrozumieć, że tam już nie ma niczego do zjedzenia i czas recyklingu, czyli musimy odzyskiwać składniki odżywcze z tych tkanek, które są uszkodzone, które są niepotrzebne. Dzięki temu się regenerujemy. Tak to wygląda, ale to też jeszcze nie jest wszystko, bo to jest jeszcze ci ludzie, którzy żyliby dłużej. Państwo nie wiecie tak naprawdę, ten, kto zadał pytanie, nie wie, jak długo żyliby ci ludzie wtedy, którzy tą wojnę przeżyli i po wojnie, ile by żyli, gdyby jedli mniej węglowodanów. Ja twierdzę, że żyliby o wiele dłużej i zdrowo dożyliby późnej starości, a większość z nich jednak, jeżeli nawet dożyli 80 czy więcej lat, to te ostatnie 20 lat życia, a przynajmniej 10-15, to byli ludzie schorowani. Co mi z tego, czy co pani, panu z tego, że będziecie żyć 90, a nawet 100 lat, jeżeli będziecie niepełnosprawni, jeżeli będziecie chorzy, jeżeli będziecie w bólach codziennie żyć. Czy to o takie życie chodzi? Czy to jest dowód na to, że warto jeść rośliny? No jeżeli nie, no jeszcze... to możemy przechodzić dalej, tak? Ale jeszcze jest, ale to też jest jeszcze nie wszystko, bo jeszcze oczywiście są geny. Geny są też ważne, ponieważ w genach mamy pewne predyspozycje zarówno do określonych chorób, jak i do długości życia. Może być tak, że ktoś się źle odżywia, ale i tak będzie żył dłużej niż ten, kto się odżywia dobrze, dlatego że ma takie geny młodości, jak to się mówi. Ja znam takich ludzi, którzy w wieku powiedzmy 40 lat wyglądali jak nastolatki. No i nikt ich w pracy poważnie nie traktował. Po prostu no, przychodzi facet podpisać jakąś umowę, no ale to jest, widać, że to jest jakiś dzieciak. No jak on przychodzi podpisać umowę ze mną? A to był facet, który miał 40 parę lat. Był już poważnym biznesmenem, ale wyglądał jak dziecko. Ja znam całe rodziny takie, które mają taki gen młodości. To jest wielka rzadkość, a się zdarza. I tacy ludzie nie tylko, że mogą mieć, że wyglądają młodziej, tak, nie mają takich problemów z kolagenem podczas starzenia się, jak ludzie, którzy mają zmarszczki, tak jak ja na przykład, ale mogą też dłużej żyć. Chociaż niekoniecznie to jedno z drugim się musi łączyć. Dobrze, ja bym ten temat zamknął. Ja bym jeszcze tylko dodał dwie rzeczy. Aha, tak? No dobra. Nie, okay. Było nie było PKS-u, chodzili pieszo, i pracowali fizycznie bardzo. Oczywiście, że tak. Dużo więcej się ludzie ruszali. I to też ma duże znaczenie, ale do tego jeszcze dojdziemy. Może nawet dzisiaj parę słów na ten temat. Dzisiaj już nie zdążymy. A ile my już? 50. My nawet nie zdążymy odpowiedzieć na pytania. No to... Znaczy w ogóle, ale powiem tutaj jeszcze do tego pytania. Przodkami, do których należy się odnosić, proszę Państwa, to nie są nasi przodkowie, w sensie dziadkowie czy pradziadkowie. Przodkami, do których należy się odnosić, to są łowcy-zbieracze, czyli późny paleolit albo w ogóle dalszy paleolit. To są ludzie, to wynika z licznych badań, ja Państwu jak będziecie chcieli o tym powiem. To byli ludzie i są takie plemiona dzisiaj, bardzo nieliczne, jak plemię Hadza na przykład w Tanzanii, którzy w ogóle na nic nie chorują, nie znają żadnych chorób. Chcielibyście tak? To jedzcie tak jak oni. Ale nie tylko jedzenie, to jeszcze tryb życia, tak? Wyrzućcie stres tak jak oni, nie planujcie tak jak oni, pracujcie tak mało jak oni,
bo oni tylko zdobywają żywność. Poza tym nie znają czegoś takiego jak praca. Ale dobra, nieważne. W kwestii długowieczności było jeszcze kilka pytań. Tutaj chyba pani pytała, a może to nie, to był pan. Tutaj to jest dobry temat na cały odcinek. Tak, ale długowieczność? Ale to się tutaj powtarza. Ja myślę, że to za parę minut może się zmieścimy w godzinie. Mam 67 lat i jak dotychczas spożywam to, na co mam ochotę, bez większych ograniczeń. Codziennie szybkim krokiem pokonuję około 8 km każdego wieczoru. O, tutaj już Państwo macie wskazówkę, prawda? Od około 10 lat wieczorem wypijamy z żoną, czyli pan, dość sporawą lampkę czerwonego wina. A słuchając tego człowieka, czyli ma pan na myśli mnie, co można, a co nie można, to życie staje się bardzo skomplikowane i nieciekawe. No cóż, moje życie jest bardzo proste, o wiele prostsze niż 99% innych ludzi. Może wam kiedyś o tym opowiem, jak ono wygląda. Jest niezwykle ciekawe. Przede wszystkim, jeżeli poznacie to, co sposób odżywiania, który opisałem w tej książce. Tak, odwrotnie. Góry nogami jest. No to jest to kuchnia neo, ale tego już nie da rady tutaj odwrócić. Aha. Szkoda nam na to czasu, żeby się z tą kawą bawić. W każdym razie, jeżeli będziecie według tego przygotowywać posiłki, nie musicie się uczyć gotowania, bo to są bardzo proste rzeczy, są śmiesznie proste rzeczy, ale niezwykle smaczne i zobaczycie, że to życie nie tylko nie komplikuje się w ogóle i jest zdrowe, ale też jest wspaniałe, że będziecie ucztować każdego dnia. Tylko to wymaga pewnej adaptacji, oczywiście zmiany pewnych nawyków raczej. To nie jest tak, że bez chleba czy bez wina człowiek się staje nieszczęśliwy. To są uzależnienia tak naprawdę, tylko i wyłącznie uzależnienia. Jeżeli Państwo odrzucicie te uzależnienia, to życie będzie dalej tak samo ciekawe, a może ciekawsze niż było. Przede wszystkim zaczniecie się budzić rano i będziecie w pełni sił i w świetnej kondycji. I to będzie dla Was pierwszym niesamowitym odkryciem. Ale chyba to jeszcze nie było wszystko. A, te 8 kilometrów, tak, które tutaj Pan pokonuje szybkim krokiem. No, w Sydney mieszka. No dobra. Świetnie, to kto z Państwa robi dziennie 8 km szybkim krokiem, tak? To naprawdę można dużo tych węglowodanów spalić. To brawo, tak trzeba robić. Natomiast ta lampka wina, no to jest taka ilość toksyn, które nasza wątroba jest w stanie oczywiście wyrzucić, odfiltrować, tylko kwestia po co. Są takie przypadki znane zresztą w medycynie, że kobiety, które są w ciąży, a jeszcze o tym nie wiedzą, wypiły tylko lampkę wina, a dziecko z tego powodu miało bardzo poważne choroby. Przypadek? No nie. Ta niewielka ilość toksyny, jaką jest alkohol etylowy, przeniknęła przez łożysko po prostu i uszkodziła mózg dziecka. Tyle na ten temat. Natomiast sposób odżywiania, o którym ja mówię, wracam do genów. Tak, każdy też troszeczkę inaczej reaguje. Każdy ma gen, w genach wbudowaną predyspozycję do dłuższego lub krótszego życia. To nie jest pewnik, że my będziemy żyć 100 lat albo 80, ale mamy predyspozycję, żeby żyć dłużej lub krócej. Mamy też inną pracę, inną ilość stresu. Mamy lepsze lub gorsze emocje, mamy lepszy lub gorszy sen. Sposób odżywiania w dzieciństwie, sposób odżywiania naszej matki, jak była w ciąży, a nawet przed ciążą, jest bardzo ważny dla naszego późniejszego zdrowia i życia. Właściwie rzutuje na w dużym stopniu na całe nasze zdrowie w ciągu całego życia, w pewnym stopniu, tak? W tym samym temacie ktoś zadał pytanie, ludzie z Loma Linda, czyli tak zwanej niebieskiej strefy, jedzą rośliny i pełnoziarniste pokarmy, a żyją najdłużej i mają najmniej chorób typu nowotwór. Żyją w naszym świecie, a nie są odosobnieni. Jak to wyjaśnić? Oczywiście, no, bardzo prosto można to wyjaśnić. Z badań wynika, tych, do którego pewnie się odniosły te mass media, które tam pan czytał, czy pani, tylko tutaj zostało to w tym pytaniu pominięte, że to nie byli wszyscy mieszkańcy Loma Linda, tylko to byli adwentyści dnia siódmego, mieszkający w Loma Linda akurat i na których akurat zrobiono badanie. Ale oni kłamią.
Dobrze, nie, chwileczkę, nie do końca kłamią, bo jak się czytamy w te artykuły tak uczciwie, to coś się okaże. Nawet te badania, które są przypuszczalnie przez kogoś tam sponsorowane, może przez jakieś koncerny spożywcze czy farmaceutyczne, tak, to mają w tym interes po prostu, żebyśmy tak się odżywiali, głównie roślinami i żebyśmy chorowali. Natomiast co z tego, z tych badań naprawdę wynika? Nie wynika, że oni żyją najdłużej. Oni żyją dłużej niż przeciętni Amerykanie, mężczyźni o 7 lat, a kobiety o 4 lata. Czyli naprawdę oni żyją mniej więcej tyle, co przeciętny Japończyk. To co całą Japonię zaliczycie Państwo do niebieskiej strefy? Ale nie zalicza się całej Japonii, tylko Okinawę się zalicza. I to też chyba nie całą, tylko jakąś tam jej część. A więc gdzie ta tajemnica? Mało tego, autorzy badania wspominają też jasno, że oni mięso jedzą, tylko niezbyt, to nie jest podstawa ich wyżywienia, ale to nie są weganie ani wegetarianie. Jedzą jajka. To są adwentyści. Jakie to ma znaczenie? Oni prowadzą takie bogate życie towarzyskie. Oni spędzają czas ze sobą. Oni nie przeżywają takich stresów. Ich życie wygląda inaczej, jest takie bardziej radosne, można powiedzieć. To nie jest wyścig szczurów, taki jak przeciętny człowiek ma na Zachodzie i z którym to wyścigiem szczurów jest związany straszliwy stres. Ja wiem, bo ja tak wiele lat pracowałem. Wiem, ile mnie to kosztowało zdrowia. Co jeszcze tam jest istotnego? A, no właśnie, oni uprawiają bardzo dużo sportu. Aktywność fizyczna u tych adwentystów właśnie w Loma Linda. Oni w tym przodują, to jest ich codzienna aktywność, to też jest bardzo ważne. A dlaczego sport? Ja na początku dzisiejszego odcinka już o tym wspominałem, że powiem o tym. Co się dzieje, jak my się ruszamy? Przede wszystkim mamy przepływ limfy. Limfa nie ma pompy żadnej, tak jak układ krwionośny. Układ krwionośny ma serce, tak? I czy leżymy, czy chodzimy, krew krąży, a limfa nie krąży. Jak leżymy, to limfa nie krąży. I co się wtedy dzieje? Mamy na przykład odleżyny przy długim czasie niewstawania z łóżka, na przykład szpitalnego, przy ciężkich chorobach. Pompą dla limfy są nasze mięśnie szkieletowe, więc musimy nimi ruszać często i dużo. A limfa, układ limfatyczny jest główną częścią, jedną z najważniejszych części układu odpornościowego. A o czym już wspominałem, a powiem jeszcze więcej, układ odpornościowy walczy z chorobą nowotworową. Nie walczy. Może na tym słowie nowotworową bym zakończył, bo wejdziemy potem w Dokończę temat Loma Lindy, tak? Bo to jeszcze parę zdań, no bo nie możemy teraz tego już pytania podzielić na pół. Chodzi o to, że autorzy badania na przykład nam nie powiedzieli, czy oni biorą jakieś suplementy. Bo jeżeli jedzą naprawdę bardzo mało mięsa, nie wiemy dokładnie ile, to co się wtedy dzieje? To jest żywność niedoborowa. Oni kłamią. Ja mam dane, czytałem książkę na temat dziennikarza śledczego, który tam pojechał i sprawdzał, jak oni jedzą. Oni mówią, że nie jedzą mięsa, a jedzą mięso po kryjomu. Tak to jest. No. Ale ci badacze też stwierdzili, że jedzą, tylko że stwierdzili, że jedzą mało. Ale o co chodzi? Żywność wege jest po prostu niedoborowa, na przykład w B12. B12 w roślinach w ogóle nie ma. Nawet w glonach morskich to jest pseudo B12, które tylko jakby symuluje B12 w badaniach, które my robimy z krwi. Ale w rzeczywistości nie jest to prawdziwa B12, tylko tak działa na odczynniki chemiczne. W związku z tym albo trzeba jeść trochę tego mięsa przynajmniej, albo trzeba się suplementować, ale 80% Amerykanów i Polaków też się suplementuje witaminami i minerałami, więc być może tutaj jest część rozwiązania tej zagadki, o ile to jest w ogóle jakaś zagadka. No i cóż, no to może rzeczywiście zakończmy temat, ale w takim razie w kolejnym odcinku... To już będzie mięso. No ja tu jeszcze patrzę, jest trochę pytań. No tak, będzie mięso, ale znowu pytania zostają jeszcze. No nic, to do pytań możemy wracać w każdej chwili. My mamy dzisiaj godzinę 4 minuty. Ja tak spróbuję oszacować, czy za 10 minut my się zmieścimy. To już jest niebezpiecznie długo. Za długo, okay. Tak. Dobrze, tak. Bo to są już takie dosyć proste pytania, ale okej. Okay. Ale utrzymanie uwagi może być... Trudne, tak? Tak.
Tak. A u ludzi, którzy są na węglowodanach, to tak. Proszę się nie gniewać. Wrócimy do tego. Wszystko tak, wrócimy, to zostanie wszystko wyjaśnione. Dziękujemy. Dziękuję. Nie starczyło nam odcinka na pytanie, no ale cóż. Ale to jeszcze, jak będziemy dobrze jeść, to jeszcze będziemy nie, mieli inny odcinek. Nie migam się od odpowiedzi, tylko jeżeli będzie Państwo tych pytań mieli bardzo dużo, no to wtedy nie będziemy mogli kontynuować zgodnie z naszą myślą przewodnią, jakimś programem i w końcu nie powiem Wam o tych innych rodzajach żywności oprócz roślinnej. Pozdrawiamy, Janku, dziękuję teraz. Bardzo. Pozdrawiamy Państwa. No widzicie, ważna sprawa i pasja, ale musimy przerwać. Wszystkiego dobrego. Pa. Dużo zdrowia.